Być jak Dan Penia. Dan Pena jest jednym z najbardziej uznanych trenerów sukcesu na świecie. Jego podopieczni zbudowali fortunę o łącznej wartości około 50 miliardów dolarów. Wśród nich można znaleźć takie nazwiska jak Klaus Kleinfeld, były CEO Siemensa i Alcoa. Brain Rose, czy też Matt Porscheus, czyli najmłodszy multimilioner. Dan jest bardzo kontrowersyjną i niesamowicie bezpośrednią postacią. Zawsze mówi wprost to, co ma na myśli, nie zważając na poprawność polityczną. Jego życie to fascynująca historia osoby, która z dziecka pochodzącego z ubogiej dzielnicy stała się milionerem, będącym inspiracją dla milionów ludzi. Dziesięć nawyków prowadzących do sukcesu według Dana Penny. Codziennie powtarzaj, do czego dążysz w życiu. Od prawie pięćdziesięciu lat zajmuję się wytaczaniem moich celów życiowych. Kiedy wstaję rano i kiedy idę spać, mówię sam do siebie, co chcę osiągnąć w życiu. Moje deklaracje opierają się na celach, których nie mam pojęcia, w jaki sposób osiągnę. Choćby ten zamek, przed którym stoję. Kiedy wiosną 1983 roku postawiłem sobie za cel kupno zamku, nie miałem pojęcia, w jaki sposób to osiągnę. 1 września 1984 roku. Posiadałem już swój własny zamek, do którego się wprowadziłem. Miej swoje działania i staraj się je polepszać. Wiele lat temu, kiedy miałem okazję pracować z ludźmi z NASA, a dokładniej z moim byłym mentorem Konstantynem Karzosem, który był wówczas prezesem pewnej grupy aktywów, nauczyłem się koncepcji tego, że systematyczne mierzenie i polepszanie swoich działań, w przeciwieństwie do stania w miejscu i porzucania niedokończonych pomysłów, sprawia, że cele tych działań stają się z biegiem czasu osiągnięte. Pamiętaj: mierz swoje działania i osiągaj wyznaczone cele. Sukces pozostawia za sobą wskazówki. Bardzo dużo można nauczyć się od wielu ludzi sukcesu. Zbyt często Ludzie nie uczą się od innych. Nie zadają pytań lub nie obserwują, co robią ludzie, którym się udało. Samo zaabsorbowanie czyjegoś nastawienia może być dobrym początkiem czegoś wielkiego. Smell the leather. Poczuj zapach sukcesu. Kupowałem sobie drogie samochody, które sprawiały, że czuję się dobrze. Powodowały, że pracowałem ciężej Gdyż, aby je utrzymać, nie mogłem pozwolić sobie na zaprzestanie swoich działań. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na nagradzanie się za swoje sukcesy, zacznij chodzić do drogich sklepów czy salonów samochodowych i drażnij się. Wyobrażaj sobie siebie wchodzącego i kupującego nowy samochód czy koszulkę Gucci. Przyzwyczajaj się do sukcesu, a dostaniesz dodatkowego motywacyjnego kopa. Ci, którzy nic nie robią, mylą się najbardziej. Miej ich po prostu w dupie. To, co powszechnie jest uznawane za poprawne, prawie zawsze takie nie jest. Musiałem iść pod prąd, zakładając mój biznes. Wszyscy mówili mi, żebym przestał. To zrobiłem, według nich było złe. Mówili, że gdyby to było takie oczywiste, to każdy by robił to, co ty. Jeśli rozwijasz firmę i wszyscy myślą, że postępujesz właściwie, wtedy powinieneś się martwić. Wyjdź ze strefy komfortu. Nie będziesz się rozwijać bez poczucia bólu i dyskomfortu. Jak to mawiał klasyk. Musisz dostać w pierdol, żeby się wzmocnić. Jeśli nie czujesz się pojebany i nie mdlejesz na końcu dnia, to znaczy, że czegoś ci brakuje. Poświęć całą swoją uwagę na tym, co robisz. Potrzebujesz pełnej uwagi, pełnego skupienia. Musisz wierzyć w swoje marzenie. Nikt nie chce inwestować w kogoś, kto nie jest zaangażowany w swój własny pomysł. Zaangażowani ludzie zrobią wszystko, aby dojść do celu. Miej wyjebane na to, co inni myślą o tobie. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo nieograniczone możliwości będziesz posiadać w momencie, w którym przestaniesz martwić się o to, co inni ludzie mówią lub o tobie myślą. Po prostu, kurwa, zrób to, co masz zrobić. Otaczaj się ludźmi, którzy posiadają cechy, które samemu chciałbyś posiadać. Jesteś średnią pięciu ludzi, z którymi się zadajesz. Jeśli będziesz otaczać się osobami, które będą wciągać cię w nałogi, ciągłe imprezowanie i odciągać cię od twojego celu, prawdopodobnie nigdy go nie osiągniesz. Otaczaj się takimi ludźmi, którzy cię wspierają i posiadają cechy, do których chcesz dążyć. Po prostu podejmij działanie. Jeżeli za pierwszym razem nie poczujesz się pewnie i nie zrobisz tego, czego planowałeś, zaczniesz tracić zaufanie do samego siebie. Zrób to, co masz zrobić, od razu. Dzięki temu będziesz czuć się pewnie i nabierzesz rozpędu, który przybliży cię do osiągnięcia twojego celu.